wspaniała orkiestra, muzycy siedleccy, Marek Mężyński, klawisze, Jarek Miller, gitara, Władek Matejko, klarnet i Adam Pleskacz, instrumenty perkusyjne. A teraz, kochani Państwo, piękna pieśń z repertuaru Heleny Wondraczkowej i nasza wspaniała Helenka Grażynka Bednarzak, Malowani z banku. Wsparcia od Urzędu Miasta i urzędującego Pana Prezydenta. Pan Prezydent, nasz Pan Prezydent Andrzej Sitnik po raz drugi jest na naszym koncercie. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, że hołubi seniorinki, tak jak seniorinki kochają Pana Prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pomoc. Prosimy o więcej i prosimy o koncertach. To będzie dla nas ogromne wyróżnienie i podziękowanie. Dziękuję bardzo. To własnoręcznie zrobione aniołki przyznaczę koleżanki. Pani Ewelina. Ewelinka. A jak pani prezes pozwoli, to ja tutaj. Tak.
Może tak na środeczku, między ładnymi dziewczynami. Szanowni Państwo, jak można ich nie kochać? Jak można powiedzieć coś mądrzejszego, coś dowcipniejszego? Jak jest na scenie pani prezes, pozwolę sobie na poufałość. Jadziu, jesteś niezastąpiony. Człowiek orkiestra. Szanowni Państwo, pamięć razem z Państwem przyszła do głowy mi taka refleksja. Czy 50 lat temu, czy 40 lat temu, czy nawet 30 lat temu, a może jeszcze krócej, przyszłoby nam do głowy, że można zostawić wnuki i pójść do lasu? A to dzięki... A to dzięki senioryzmom. Teraz Państwo, jestem przekonany, doskonale się bawicie. Ja doskonale się bawię, ale przede wszystkim mam nadzieję, że nasz fantastyczny zespół doskonale się bawi. I chciałbym, żeby tak pozostało niezmiennie. Siedzieliśmy z panem dyrektorem i jak wyszedł, przepraszam, zapomniałem imienia. Pan Zbyszek. Zaczął śpiewać, patrząc na tekst. Zastanawialiśmy się, czy ta czcionka po 40 jest, czy jak pisana, ale nie przekręca strony. Więc mówię do pana dyrektora, chyba nie. A czytam z okularów. Mają 91 lat, tak? Tak. Brawo. Może tego egoistycznie, ale tego sobie i Państwu życzę, żeby tak to było również i z nami. Przepraszam, okularów nie wziąłem, to poproszę, bo nie mogę wybierać. Stowarzyszenie Zespół Artystyczny Seniorynki. Szanowni Państwo, składam słowa ogromnej wdzięczności i podziękowania za wielki wkład w rozwój życia kulturalnego seniorów oraz upowszechnianie działań artystycznych jako formy aktywizacji osób starszych w otaczającej nas rzeczywistości. Niech jubileusz 15-lecia istnienia i pracy Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego Seniorynki będzie powodem do dumy i radości oraz podsumowaniem Państwa pasji artystycznych i społecznych. Proszę przyjąć gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich seniorów współpracujących z Zespołem Artystycznym Seniorynki za aktywną działalność artystyczną na rzecz krzewienia kultury muzycznej oraz stałą obecność w życiu kulturalnym naszego miasta. Życzę następnych wspaniałych lat działalności, życzliwej publiczności, realizacji planów oraz osobistej pomyślności. Prezydent miasta Siedlce, Andrzej Sitnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Żeby drugi raz dostać, tak? Ja,
A ja, panie prezydencie, jeszcze mam ten bukiet, który 8 marca. Tak. To jest serdecznie 91-latka. I 5 jest to. Znaczy, że pokaż na niego dobrze. Ja, nie skażę mi się na służbę. Tyle lat ma, a jeszcze stoi. Dziękuję bardzo. A mnie jak zwykle, nie? Ja sobie już... Prezydent miasta Siedlec Andrzej Sitnik na wniosek pani prezes uhonorował jeszcze 5 członków Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego Seniorynki i takie specjalne listy otrzymują pani Józefa Izdebska. Pani Wanda Włodek. Pan Zbigniew Żebrowski. Pan Jarosław Miller. Oraz pan Dariusz Rzewuski. Już. Darek, chodź na miejscu, bo nie są kulak. Środowiska. Jest to wasza pasja. A pasja jest istnieniem życia. Dziękujemy wam serdecznie za wszystkie dni i zapewniam, że Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w roku bieżącym będzie świętować we wrześniu 60-lecie istnienia, nie zapomni o seniorynkach. Zawsze będziemy blisko was, zawsze w miarę możliwości będziemy państwa wspierać. Dziękuję życzę. To okazja do wyrażenia wdzięczności. Z całego serca dziękujemy za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie. Od początku do naszych potrzeb bezpłatnie udostępniana jest sala spółdzielni mieszkaniowej dla nas. A to wszystko za sprawą Marysi, która jest dobrym duchem naszego zespołu i Waldka, który jest zakochany w seniorinkach. I dlatego PESEL 38.
jak nie kochać seniorynek. No nie mam takich szans jak prezydent, bo nie jestem tak przystojny, ale czemu nie? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Odbieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będą wspaniałą dekoracją dzisiejszego koncertu. Bardzo dziękuję. Zosieńko, to jest dobry duch również naszego zespołu, wsparcie, pomoc przewodniczącą takich organizacji pozarządowych jak my. Wspiera nas dobrym słowem, pomaga w finansach, w wypełnieniu tych wszystkich kruczków, bo jest to bardzo trudne. I jest z nami. Zosiu, dziękujemy. Obserwuję z pełnym podziwem i zazdrością działalność zespołu seniorynek. Kiedyś obiecywałam, że jak odejdę z chłopca, to zacznę śpiewać. Nie wyszło, ale jestem z wami i jako Rada Organizacji Pozarządowej, która reprezentuje stowarzyszenia, dalej będziemy mediować u pana prezydenta, który jest życzliwy, jak sami państwo zauważyliście. Dalej mediować, żeby stowarzyszenia, a zwłaszcza takie jak wasze, które zajmuje się niszową stroną, bo mało jest stowarzyszeń zajmujących się seniorami. A więc życzę przede wszystkim zdrowia, radości z tego, co czynicie i prośbę o jeszcze. Proszę panią, przepraszam najmocniej, proszę się przedstawić. Dorota Dąska-Paczuska, sekretarz gminy. Szanowni państwo, obserwując tutaj tak z widowni, wyglądacie państwo pięknie. Z tymi różami cudownie. Gromkie brawa, szanowni państwo, dla naszych seniorów. W imieniu wójta gminy Siedlce, Henryka Brodowskiego oraz własnym, chciałbym państwu przede wszystkim życzyć zdrowia. Życzyć tej radości i tej wspaniałej pasji, w jakiej trwacie. Trwacie w muzyce. Pięknie to przedstawiacie. To bije od was, z wewnątrz. Dlatego dzielcie się z nami tym pięknem. Dzielcie się tą radością. Bo zobaczcie państwo, ile radości dajecie nam, słuchaczom, widowni. Wręcz należałoby powiedzieć kibicom. Dlatego jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę państwu na kolejne lata waszej pracy, wspaniałej pracy i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Kochani państwo, a ja muszę, bo nie mogę tych pięknych życzeń zostawić bez odpowiedzi. Pan Henryk Brodowski 15 lat temu razem z Antosiem Raczyńskim, świętej pamięci Antonim Raczyńskim, razem z Mirkiem Grelukiem, razem z Dorotą Zych, udzielali nam wsparcia i pomocy w powołaniu tego stowarzyszenia i to bardzo aktywnie. I panu Henrykowi wyrażam podziękowanie i wdzięczność na ręce pani sekretarz. Dziękuję bardzo. Są z nami również dwie poetki, Renata Chojecka, Urszula Tom, które od początku wspomagają nas piękną poezją pisaną czasami na okoliczność naszych spotkań. Poproszę na ręce Renaty o wręczenie. Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Urszulka Tom, oj, aniołek własnoręcznie zrobiony, się odpiął. Wszystkiego dobrego. I jeszcze chwileczkę. Mamy tutaj pana dyrektora Goszczyńskiego, który tak skromnie w kąciku stanął. Kochany panie dyrektorze, to dzięki panu większość tych imprez może się odbyć.
Pana przyjaźń, Pana otwarte serce do ludzi starszych jest przykładem dla innych urzędników, że nie tylko papierek się liczy, ale również osoba. Doznajemy od Pana od wielu lat naprawdę szczerej przyjaźni. Za to ja osobiście i cały zespół, wszystkie seniorinki i seniorzy z całego serca Panu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pani Prezes, Pani Jadwigo, Szanowni Członkowie Zespołu Artystycznego Seniorynki, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, tak jak Pani Jadwiga wspomniała, mam przyjemność już od 12 lat współpracować z Zespołem Seniorynki, ale też mam taką niecodzienną możliwość obserwowania całej tej działalności, nie tylko tego, co się dzieje na scenie, ale tych wszystkich prób, przygotowań, całej tej machiny organizacyjnej i muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowa szefowa, wyjątkowy zespół. To jest naprawdę wszystko zaplanowane, poukładane. Tutaj nie ma żadnego przypadku. Zbliża się październik, listopad. Ja już jestem pewny, że za chwilkę przyjdzie Pani Jadwiga z zeszytem, z kalendarzem. Panie Dyrektorze, w maju to w marcu, to w czerwcu, to w listopadzie, to. Tam nie ma przypadku. To wszystko jest już uporządkowane, zaplanowane. I koncerty seniorynek to nie jest takie koncerciki, tu nie ma popeliny, to są zawsze widowiska, inscenizacje, spektakle. To jest wielkie show, tak jak dzisiaj. To dopiero jest namiastka tego, co będziemy jeszcze przeżywali dzisiaj. Tutaj wielkie słowa uznania, wielkie gratulacje za to wszystko, co Państwo robicie. Tu takim dodatkowym jeszcze bonusem jest zespół, który gra na żywo. To już naprawdę ewenement, wielkie brawo, wielkie brawo. Szanowni Państwo, z okazji tego pięknego jubileuszu na kolejne 15-lecia życzę dużo zdrowia, dużo energii, dużo weny twórczej, pomysłów, żebyście dalej działali z takim rozmachem, entuzjazmem, żeby te koncerty, te wasze spektakle sprawiały Wam dużo radości. Od wszystkich pracowników takie drobne podziękowania i upominek, żeby na próbach, jak zabraknie energii, to żeby można się było wspomóc na ręce. Bardzo dziękujemy. To już 15 lat wierzyć się nie chcę. Minęło jak jeden dzień. Jadziu, kiedy to minęło? Moje drogie seniorynki, bardzo Was kocham za to, co robicie. Sama jestem w tym samym wieku i wiem, że to być może trudno się tego wszystkiego nauczyć, ale naprawdę jesteście kochane i wyglądacie tak pięknie, jakby to był przecionek nieba. Bardzo Wam to gratuluję. Lat, żeby nikogo nie zabrakło. Zostańcie w tym przedsionku i proszę tworzyć dalej dla nas wszystkich, dla Siedlec. Siedlce bez seniorynek nie byłyby już tym samym miastem. Dziękuję bardzo. Ja chciałam także podziękować nie tylko w swoim imieniu, ale i mojej mamy, która nie żyje już prawie 2 lata, która od wielu lat współpracowała z Jadzią i z seniorynkami. I dzięki zaproszeniu Jaśni, ja wyszłam z szuflady, bo pisałam czasami coś do szuflady, bardzo rzadko publicznie. A dzięki Jadzi staję coraz częściej na scenie i także bardzo serdecznie dziękuję za to. I to, co czuję, to wyszło, pokazane było w wierszu. Piękne jest to, że nie siedzicie na wersalce, w kapciach, a stoicie na scenie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.